Salut, друзья! Siemano, ziomki. Słuchajcie, dzisiaj fajna sprawa, bo robimy taki unboxing. Kupiłem parę jakichś tam gadżetów na Allegro do samochodu. Nawet tego nie otwierałem, także nie wiem, co tam jest. Może cegły. No i tak. Zamierzam jutro coś tam pogrzebać przy samochodzie i nagrać. A więc zabieramy się do otwierania. Jedziemy, kurwanska. Czego by tu zacząć? Patrzcie, co w pobliskim sklepie dostałem. Zaraz będzie, kurwa, przepływka chodzić. Przejdźmy do lepszych. Oczywiście bez... przepłukania gardła nie pójdzie. Jedziemy. Co by tu wam pokazać? Może zacznę od najtańszego, najtańszej pierdółki, która będzie świetnie współgrać z innymi częściami, a więc jedziemy. Kurde. To jest niegłupia rzecz, powiem wam. Paragon. Tadam. Widzicie, jaki bajer? Tylko do czego takie włączniki, kurwa, jak w samolocie? Bajeranskie włączniki pod kolorek. Teraz wam pokażę, jaki bajer jest. Oczywiście tutaj diutka jest, która świeci po włączeniu, żebyśmy wiedzieli, że coś tam się dzieje w ogóle. Składamy sobie. Coś, kurwa, nie pasuje. A, bo to taki cię. O Jezu, to taka lipa jest? A jak to włączyć? A, bo to chyba przy otwieraniu. Nie. Kurwa. Że niby jak to włączyć. Oczywiście ten bajer będzie współgrał. Gdzie? Zamykamy, dziurę się nawierci w kokpicie, kurwa, buni. Tu mamy niebieski jeszcze włączniczek, dobra. Patrzcie, jaki bajer. Widzicie? Otwieracie to, włączamy sobie coś i zamykając to, od razu się wyłącza. Normalnie, kurwa, w myśliwcach. Jak w samolocie myśliwskim. Teraz zacznie to świecić. Moim zasilaczem. Tak. O, świeci, kurde. Bajer. Patrzcie. Otwieram, włączam, zamykamy i gaśnie. Git malinka jest. Idziemy dalej. To mi się podoba. Co tu wam pokazać? O, to wam pokażę. Tego to jestem sam ciekaw. Kurwa, nie mam czym otworzyć. Kapselek jakiś po... po piwie leży. Znowu się nie przygotowałem, nie wziąłem noża. Kurwa, ten mikrofon tu się będzie obcierał, pewnie będzie trzeszczało. Dobra. O, to. To tutaj jestem ciekaw sam.
jak to będzie. Zrobimy sobie mały test. Dobra, mamy to. Widzicie, co to jest? Jaki bajer? To jest, proszę was, do sprawdzenia ciśnienia. Do sprawdzenia ciśnienia, kurwa, na cylindrach. Aż jestem ciekaw, ile ona tam ma. Muszę luknąć w ogóle w internecie, ile powinna mieć ten model. Sprawdzimy sobie w buni, jakie tam jest po tych 18 latach ciśnienie. O, tu jest jakaś końcówka. A, żeby nie skręcać. A, że niby jak to, kurwa, działa. Jak to, kurwa, się przykręca? Gdzie instrukcja obsługi? Chuj wie, jak to działa. Nie wiem, kurwa. A, to tu się odpina chyba. O, to w BM-ie nie sięgnie chyba, nie? Takie coś. Może być problem. Najpierw to przykręcimy sobie. Dobra. A wiecie, dlaczego będę mierzył ciśnienie? Bo kupiłem... Nie. Nie ceramizer. Kupiłem, proszę ja was, takie cudeńko. Mam nadzieję, że tam jest, kurwa. Ta-dam. Liqui moly. Ceratek. I tak, panowie, będziemy się bawić. Made in Germany. Dobra. Także sprawdzimy sobie, jak to działa. Widzicie, po troszeczku bunia dostaje kucyków. O ile przepływkę naprawię. Przepływkę to jutro. Ciśnienie jutro. To też sobie może jutro wlejemy od razu. Oczywiście oleju nie będę zmieniał, bo nie ma sensu. To ma, kurwa, pomóc, a nie jeszcze, żebym na koszty naciągać. Tak powiem. Tak. Dobra. Przejdźmy do kolejnych gadżetów. To już będą gadżety bardziej efektowne. Duże pudełeczko, nie wiem, dlaczego tak ktoś spakował. Się mi piwko wyleje. Dobra, jedziemy sobie z pudełeczkiem. Nie wiem, dlaczego takie duże. Może gratis jakiś. Ble, to jest tak. Kurwa, się ktoś śmieci pozbył. Kartonu. Co tu, kurwa, jest? No śmieci się ktoś pozbył normalnie. Kurwa, wyłaz. Kartonik to mi się przyda na te gadżety chyba.
twój tam tułku rzucę. Widzicie jaki bajer? Zieloniutkie neonki. Do samochodu, do kabiny. A tu mam cztery ultrafioleciki. O, już. Chuj. Tu mam cztery ultrafioleciki, panowie. Kurwa, to nie są ultrafiolety. Możesz ty mordę jeża. To nie ultrafiolet. Zostałem oszukany. Dobrze jest, zaraz zobaczymy jak to świeci. A, jak ktoś ma małe dzieciaki, to niech zajrzy na mój kanał Nikola Show. Tam będę pokazywał różne zabaweczki. Może dziecko z chęcią poogląda. Dobra, zobaczmy czy to kurwa świeci. To też te neony jakieś kurwa za krótkie. Te zielone kupiłem tylko specjalnie dla dławików. Kurwa, ile śmieci tu. O, do komputera jest nawet śledzik. Już to widzę, jak będzie bryka się żarzyć. Gdzie jest jakiś... A, jak zwykle majster kurwanska bez patentów się nie obejdzie. Jakiś zasilacz dorwałem. Już śmierdzi, kurwa. Jakby się paliły te przewody, jeszcze nie podłączone. Albo mój zasilacz. Dobra. Robimy testa. Tak, tak, wiem, zarosłem, muszę do fryzjera iść. Łojacie. Zajebiście, gdzie jest druga, kurwa? To będzie świeciło sobie. Teraz warcie zrobię. Zobaczymy, co to kurwa jest. Miał być ultrafiolet, do chuja. A miałem monety sprawdzić, pieniądze sprawdzać. Patrzcie, jakie kurde bajransko. Co to jest? Patrzcie, kurwa. Ktoś zapomniał tu zatkać końca. Jak zwykle, jak widzicie, co nie kupię, muszę przerabiać. Trzeba tu będzie kropelką skleić. Dobra, podłączmy drugi sprzęt. Dławik. Zobaczmy, jaki to kolor w ogóle. O ty kurwa, coś. Nie no, to jest jak... Już się spaliło, kurwa. Nie no, to jest taki jak ultrafiolet trochę. Tak mi się wydaje, nie. No takie rzeczy to tylko Chińcy robią. Dobra. Fajnie świeci. Skit malinka. Pewnie wszystkie świece, nie będę sprawdzał. Jedziemy dalej. Teraz kurwa najlepsze, panowie. Czekajcie, odłączę to, bo tu mnie prąd pierdolnie już. To mi się podoba. Ale będzie BMA świecić. Gdzie to jest, kurwa, pudełeczko? Dobra, tak. Festyn, kurwa.
Festyn musi być. A. Tak myślę, jak to wlejemy do naszej BMW, ten ceratek, ja tyle kilometrów nie zdołam nabić, ile tutaj jest zalecane, bo ja bardzo krótkie trasy jeżdżę i będzie ciężko. Najwyżej zrobimy testy ze dwa razy. Zrobimy test po 100 km, czy tam po 200, a później jeszcze się kiedy raz zrobi. Zobaczymy, ile co i jak to dało. I myślę, może jeszcze, kurwa, byśmy teścik zrobili tylko tym drugim, ceramizerem, o, w Fordziku K. Jak myślicie, kurwa, zrobimy test, kurwa, tych ciśnienia na cylindrach i wlejemy, kurde, ceramizera tam. Zobaczymy, który, kurwa, lepszy. Który bardziej pozatyka, kurwa. Który bardziej uszczelni, kurwa, te cylindry. Dobra. Teraz, panowie, kurwa, najlepsze. Przyznam, że już otwierałem, bo musiałem otworzyć przy kurierze. Czy tam nie jest jakaś lipa, że tam kawałek deski, kurwa, w środku. I panowie, miało być zielone podświetlenie podwozia. Gość, który mi sprzedał na Allegro, się wycofał, bo powiedział, że ma uszkodzoną żaróweczkę, diody popalone, jakieś tam pierdoły. No i musiałem kupić gdzieś indziej. No i przyszło. What the fuck? Co my tu mamy? Co my tu mamy? Normalnie, kurwańska. Ja już jestem zadowolony. Ja zawsze o tym marzyłem. Znaczy nie dosłownie, bo bardziej chciałem mieć te jarzeniówy tam pod samochodem. Ale teraz ciężko dostać i słabo świecą. Kurwa, instrukcja obsługi was normalnie instrukcja obsługi, kurwa. Dobra, jest. Damy sobie radę bez. Co my tu mamy? Zobaczcie, kurwa. Jaki bajer? To jest teraz technika. Nie to, co kiedyś, kurwa. Czekaj, czy baterie są? O, kurwa, są, patrzcie. O, już sąsiadowi telewizor przyłączam. Zaraz zobaczymy, jak to świeci w ogóle. Czy to świeci? No i co? I to są takie taśmy. Kurwa, to jest popodłączane już. Dobra, nieważne. Trochę skromnie tutaj tych diudek. Widzicie? I taki pasek. Oczywiście, jak zawadzicie gdzieś podwoziem o coś, to zaraz się urwie i chuj po pożarówkach. A jak to jest mocowane? Na silikon? Tu nic nie ma z tyłu. Myślałem, że tu jest jakaś taśma dwustronna, ale nie ma. Zobaczcie, co dali. No kurwa. Niemożliwe. Nie, to jest do tej puszki. Myślałem, że do tych, kurwa, taśm. Dobra, jest. Patrzcie, panowie. Kurwa, jaka Francja elegancja. Ja już to widzę. Jak to, kurwa, świeci. Trochę krótkie to. Krótkie. Czekajcie, ja to położę sobie na ziemi. Odpalimy, kurwa, zobaczymy. Zobaczymy, jakie funkcje, kurwa, ma.
meble, kurwa tam. Jakoś tak. Dobra, rozłóżmy to. Są krótkie, krótkie. Te są długie. Ale długie, kurwa. Ja pierdolę, ja myślałem, że to będzie przez cały próg. Nawet nie mierzyłem BM-y, jaki ten długości ma próg. A to miało być 90 i 150, kurwa, tu jest. Jak zwykle żałują wszystkiego, kurwa. Dobra, zobaczmy, jak to świeci. Trzy przewody, kurwa, są. Dlaczego jest trzeci? Nie wiem, dlaczego to jest trzeci. A, może to jest bajer do drzwi podłączenia. Wiecie, otwieracie drzwi, czy tam włączacie kluczykiem, a tu wam się podświetlenie pod samochodem zapala. Kurde, bajer. I już jestem zadowolony. Oczywiście fuszerka musi być tutaj, kurwa, trzeba skręcić. Pewnie to jest plus. Chyba. Nie no, czerwony plus, co ty odpierdalasz? Nie, chuj wie, który plus. Czarno-czerwony? Zara będzie po lampeczkach. Czerwony będzie plus. Dobra, skręcamy. I już jestem zadowolony. To żeby zwarcia nie było, gdzie jest pilot? Co mamy, nic się nie dzieje. O ty kurwa. Działa. No i co? Czekajcie, bo trzeba antenę wyjąć. Za daleko stoję, kurwa. Nie, coś kurwa źle podłączyłem. Co to ma być? Może tym się uruchamia? Tym sobie zmieniam coś? Nie. Nic się kurwa nie dzieje. Tym sobie włączam. Dlaczego tylko niebieskie kurwa są? A, zobaczcie, płynnie przechodzi kolorek. Proszę bardzo. Choinka. No festyn kurwa będzie. Dlaczego takie? No to jest to przechodzenie. O kurwa, no kto takie rzeczy wymyśla? I co, za każdym razem jak to odpalę, to będę musiał 20 razy pstrykać, kurwa, żeby coś ustawić na stałe? Że to porażka kurwancka będzie. Nie wiem, co tu się kurwa przełącza. Teraz świecą wszystkie na raz. Powiem wam, że daje trochę po oczach. W kamerze pewnie tego nie widać. Ale czy to tak kurwa będzie świecić, to nie wiem. Takie to popierdółki takie kurwa są. No myślałem, że będzie lepiej. No i jak? Dobra, zielony. Czerwony. Miało być 7 kolorów, kurwa. Light blue. Co to chuj wie, co to? Może jest takich kurwa oszukanych.
niedobrze. Nie ma żadnych sekwencji jakichś fajnych, przechodzenia. Ciekawe, do czego ten przewód trzeci jest. Chuj wie, trzeba było do plusa dotknąć go. Co to kurwa? Panowie, to działa na muzykę nawet, kurwa. Gdzie? Tupnięcie i działa. La 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 la. Patrzcie. Ruszę kabelkiem. A jak to kurwa? Ja nie chcę na muzykę. Tym włączam festyn. Tym dyskotekę, kurde. No może będzie widno pod samochodem, no. A teraz o, nie działa. A to A literką jak się wyłączy, to wtedy działa na muzykę. Fajny bajer, kurwa. Dobra. Tweet, tweet. Nie ma lipy. Idę, zaraz montuję filmik, żeby wam pokazać, żeby wam się gadżetami pochwalić, kurwa. Myślałem, że będzie krótki filmik, ale widzę, że tu kurwa, żeby pokazać, to trochę się zeszło. Także to sobie podłączam do takich tych gadżetów, chociaż może w ogóle tego nie użyję. Te małe jarzynióweczki sobie podłączę pod oświetlenie samochodu chyba, czy osobno. Chyba pod podświetlenie samochodu, nie wiem czy tego użyję. To może być jako... Użyję tego. Pamiętacie ten pstryczek taki, co mam chujowy? To kurwa zamontuję. Taki mam pstryczek do wstecznych czujników parkowania. Taki se kurwa zrobię. Będzie git. No dobra. Najbardziej jestem ciekaw ciśnienia na cylindrach i działania tego Cerateka. Firma pani Micka, to musi być dobre. Dobra. Fajna sprawa. Zrobimy sobie testa też z Fordzikiem K. Przy okazji zobaczymy, co on potrafi. Ale on mocny jest. Może mieć dobre te. Tak się zastanawiam, może wcześniej sprawdzić to ciśnienie, żebym lipy nie zrobił, że moja bejca jakaś jest złachana. Nie, nie będę tak robił. Będzie na żywo. Jak to, kurde, te taśmy przyczepić do podwozia? Na silikon? Może puścić. Na wkręciki? Przewierce, kurwa, jeszcze jakieś przewody w środku. Trytytka, kurwa, zostaje. No i tak, ziomki, jest trochę lipa. Zbliża się czas, że trzeba pozbyć się buni. I teraz są dwie opcje. Albo na złom, albo licytacja od złotówki na Allegro z linkiem do moich filmów. Oczywiście podświetlenie podwozia zdejmę, jak się będę już pozbywał buni. Ceratek niech zostanie w filmiku. Dobra.
Kolejny problem. Jak zmienię furę, to kobieta mi nie da tak drutować. Lipa. Lipa, panowie. Szkoda będzie drutować taki samochód. Ziomki, jeszcze jest taka opcja, że jakbyśmy się tak wszyscy naprawdę zrzucili po złotówce, to byśmy mogli kupić, kurwa, taki samochód, że nie ma chuja we wsi. I nie byłoby, kurwa, szkoda drutować. Myślałem wziąć BMW 7, 745i. 333 konie, kurwa. To jest samochód. I tak, lipa, no. No lipa jest. Zmienię furę, to już nie będę mógł grzebać, kurwa, aż tak. Oczywiście jakieś naprawy drobne będą. Nie wiem, co tam uważacie. Jak uważacie, że jestem wyłudzacz pieniędzy, to nie wpłacajcie. Jak uważacie, że mogło być fajnie i śmiesznie, tam pod filmikiem jest link do strony Pomagam. Będzie git. Jeszcze w takim samochodzie to ja, kurwa, nie grzebałem. Może kiedy uzbieramy, widzę ziomki, niektórzy wpłacają. Nie ma lipy. I dobra, no. Co tu więcej powiedzieć? Dam se radę. Git malina. Strzałka, ziomki, kurwa. Ale kurwa, zobaczcie. Zobaczcie, panowie. I to do mnie przemawia. To rzeczywiście taka ilość może się rozpłynąć gdzieś tam po silniku. Tak. Kurwa, mam nadzieję, że tam gdzieś nie podrabiają, nie wlewają jakieś popryny. Kurwa, dziabło mnie to piwo. W życiu nie pomyślałem, że was tyle będzie mnie oglądało. Kurwa, pamiętam początki. 100 wyświetleń w ciągu tygodnia. To był, kurwa, to był film. Nie, ja nie mogę pić na wizji, dobra. Bo już mnie, kurwa, zmoliło. Git malina, kurwa, po jednym piwie, ja pierdolę. Cienias, kurwa. Cienias. Dobra, strzałka, ziomki, git malinka. Na razie.